Booksy możesz pogrupować swoich klientów tak, aby móc dokładnie spersonalizować swoje kampanie marketingowe. Będąc w zakładce Klienci, wybierz kartę klienta, dla której chcesz dodać tag. Skorzystaj z wyszukiwarki lub od razu kliknij w klienta na liście. Teraz wejdź w edycję klienta. Aby to zrobić, naciśnij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu. W tym miejscu możesz dodać tag opisujący danego klienta, na podstawie którego powstanie nowa grupa klientów. Pisz tag najlepiej opisujący Twojego klienta i potwierdź. Jeśli masz taką potrzebę, możesz dodać na kliencie więcej niż jeden tag. Usunięcie tagu jest możliwe przez kliknięcie na zapisane wcześniej oznaczenie klienta. Wyszukam teraz jeszcze jednego klienta, dla którego również dodam taki sam tag. Obok listy klientów znajduje się zakładka Grupy. W Booksy grupy tworzymy w celu personalizacji kampanii marketingowych i tworzymy je właśnie poprzez dodanie tagów do danych klientów. Wejdź teraz w tę zakładkę. Od góry zobaczysz standardowe grupy, które są skonfigurowane przez Booksy. Widnieje przy nich ikona dwóch osób w kółku, na przykład wszyscy klienci czy nowi klienci. Po nazwie każdej z grup znajdziesz nawias. W nawiasie pojawia się informacja, ilu klientów jest do niej przypisanych. Zauważ, że poniżej znajdują się grupy klientów ze znaczkiem hash czy płotkiem. Są to grupy stworzone na tym profilu przeze mnie poprzez dodanie tagów. Możesz teraz na przykład pochwalić się nową usługą, którą zaczynasz wykonywać. Jak wygląda wysyłka do konkretnych grup odbiorców, dowiesz się na innym materiale.